To nie ma burzaty. No to będziemy teraz... Sejmiku mniej. Patrz panu marszałkowi na pierwszym miejscu, proszę państwa, Stanisław Kracik wspiera przez Platformę Obywatelską 39. Zobaczmy teraz, co to Szyldier nam daje. W Warszawie wyniosła na 52%, w Krakowie nieco niższa, ale też dość wysoka. No to zobaczymy, z Jowcą w Szczecinie. 44,9%. Łódź! Ale skąd? Z jakiego fakultetu? To ciekawe, ja nie wiem. Dlaczego? A, Waszczykowski, bardzo. No właśnie, a, już na ty dzwoniłeś. Dobra. Zawsze Platforma będzie w Sejmie urządziła sama. 8%. Co? To, bo to z przeliczenia z domu, to pokazuje, że Platforma w Sejmie będzie rządziła sama. Nie muszą już nikogo prosić. Ciekawe jest ten APS. Nie, no są gości. Nie, no są gości. No taki elegancki starszy. No taki elegancki, tak. Tak. Dobrze pozemniona. Fajnie się kładzie ten. Jeżeli, nie daj Panie Boże, zdarzy się, że Krzysztof zostaje prezydentem, to mamy przerąbane jak w Szczecin. Przerąbane po prostu. Ale nie pozwolisz na to. Nie pozwolę na to, bo to będzie straszna wojna, naprawdę, słuchajcie. To tylko my jako mieszkańcy. My jako mieszkańcy. Kto będzie w drugiej turze, nie wiadomo. Myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że to będzie decydowało o naszym losie na następne wiele, wiele lat. To będzie decydowało o tym, czy zostaniemy w Szczecinie, czy nie, czy będziemy mieć rynek Orła Białego, czy nie, czy będziemy mieć stadion, czy nie. Ale też to będzie znaczyło o tym, w jaki sposób uda nam się poprowadzić Szczecin już w całości i czy w Radzie Miasta także będzie większość dla osoby rządzącej. To jest także szalenie istotne. I że mieszkańcy Szczecina w końcu uwierzą, że kobieta może rządzić miastem. Ale widać było tutaj sondażowe wyniki w telewizji, no i jednak te kobiety gdzieś tam figurują, gdzieś coraz wyżej. Tak, w Warszawie Hanna Grunkiewicz-Walc wygrywa w pierwszej turze zgodnie z sondażami. W Łodzi także kandydatka Platformy Obywatelskiej zajmuje w tej chwili pierwsze miejsce. Jest nadzieja, że kobiet w polityce, szczególnie w samorządzie, będzie więcej, a to dobrze też w jakiś sposób pokazuje na przyszłość. Czy jeszcze w życiu do zrobienia, że dla mnie to nie jest jakieś rozstrzygnięcie o moim życiu w przyszłości. Fajnie byłoby, gdybym wygrała, natomiast jeżeli nie wygram, to też będzie fajnie. Od 12 lat. Od 12 lat staram się zaangażować mocniej kobiety w polityce. Pokazuję im to swoim przykładem, że można i że niekoniecznie wchodząc w jakieś twarde relacje partyjne można funkcjonować w polityce. Ale też będę zawsze namawiała kobiety do działania i w samorządzie, i w polityce, bo warto. Warto pracować dla innych. Kobiety o tym doskonale wiedzą. Szkoda, że czasami zbyt szybko się obrażają. Nie warto się obrażać, dlatego że ci, którzy chcą nas obrazić, osiągają w ten sposób sukces.